Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. To jest kolejny odcinek z nazwą Train Simulator. Train Simulator 3. Coś się tutaj niedobrego zadziało. Mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku działać. Nie wiem, co tu się dzieje. O co chodzi? Halo? Ty się zdziwić mnie? Minimalizuję grę. No nie wiem, o co chodzi. O zewnętrznej kamerze jest też tak samo. Tam nie było luźny styl widać, ale no. Nie wiem, co się dzieje. Daj się nie nagrać. No i dalej jest to samo, nie? No nie, no w menu włączę. Dźwięki są normalne. Nie wiem. Oś, co to jest? Może dzisiaj normalnie to jest pierwszy odcinek, co nagrałem. No już się szybciej męczyłem, nie wiadomo ile, bo ciągle coś nie chciało działać. No. A teraz góry liczę, nagraję jeden odcinek, to teraz już drugiego nie mogę w porządku góry liczę, nagraj, bo jest ciągle coś nie tak. No już mógł tamten skasować. Sterowanie zaawansowane, porycze. No i co? Łączę dźwięk. Co mam dokończę? Efekty dźwiękowe wyciszyć? Zero jest włączę ciszę. Zero nic jest być. To, drodzy Państwo, jedyne co mogę naprawdę zrobić, to jest to ściszyć. Nic innego mi nie pozostaje na ses. No bo już mu zacząć od początku nagrywać. Po prostu. Czas chyba naprawdę skończyć z tym YouTube'em, bo to tragedia. Coś kurczę, jakby się chciało może naprawić w końcu. Państwo to trochę ściszyłem, no. Mówię, no nie wiem co tutaj mi się dzieje, nie?
Może tego w połowie dnia. Na nagraniu nie będzie słychać, mam nadzieję. U mnie jest jakieś tragedia. Gdyby tego na nagraniu nie było słychać, to wszyscy powiedzieli, co to jest ten od tego symulatora. Ja, no znowu się zepsuło, nie? Chwilę było dobrze i znowuż to samo. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zejście dalej będzie działało, dojedziemy do tej fundy i tyle, nie? Będziemy chyba ciągnąć do Wurzburga. No, widzę tu po ikonce, że na nagraniu też słychać te przerwy. To jest tragedia. To wystarczyło przepustnicę zdjąć? Nie, też same dźwięki. Zdjęcia przepustnicy, jednak to i tak nic nie dało. Ja nie. Już na ciasny nie z tym trafi. Dobra, to AFB dajmy na 160. Nie no, dźwięki są normalnie jakby ten. Jakby miałoby się tym. Które miały się skraszować, tak zwani. Nie no, pierwszy raz się z czymś tak nie spotykam. Myślę tego, to nie wiem. Co to się wydarzyło? Panie, to się mój ten kabelek kurczę ucinął, nie? Dzisiaj nie mamy się detektować dźwiękami nagrania. Nie no, to jest po prostu hit. Nie no, kurczę. Ja jeszcze nie grali. Chociaż coś nowego będzie na odcinku, bo jeszcze tego to nie miałem. A ten Hachman cały czas przed nami jedzie i jeszcze kurczę hamuje, nie? O, ściągnęli go na bok w końcu, nie? Trzeba przyspieszyć. Że nie aż tak. Kończę przy takim dźwięku, to ja nawet nie mam wyczucia, ile ja mocy daję. Siek mam przyciął. Zakończę, no bo tak to człowiek słyszy, jaką tą moc zadaje, nie? A teraz to nawet człowiecze. Na oko kurczę, czy jeszcze jakieś dziwne teraz przecinki ekranu, nie no.
Ja oszaleję, ja normalnie oszaleję. Mogli się kontaktować i zgrają w tunelu, no. Może dźwięku pięknego nie ma, ale chociaż możemy się popatrzeć z zewnątrz na ten skład. Bo wygląda chociaż ładnie, nie? Nawet to widać na szybie, gdzie wycieraczka pracuje. Przez chwilę myślałem, że kończę zaczęło działać normalnie, ale nie myliłem się. Nie, no nagrania też to słychać na pewno. Wspinamy trochę pod górę. No to jest tragedia. Naprawdę trzeba skończyć tej fulgie, bo to się nie da. Chyba to słyszycie? Wygląda to naprawdę ładnie, ale... brzmi... Na chwilę mi się gra zminimalizowała i kończę i dacie coś się stało, nie? I czemu to ty, a nie? A teraz kończę już co zupełnie się dźwięki skończę. Nie.
to się nie da, no. Dojeżdżamy do stacji i wypuszczamy pasażerów, bo wiemy, że kończę pociąg. Pociąg nie brzmi jak powinien. Coś przerywa w dźwięku. Że nie da się tu zapisać scenariuszy, tak jak w Train Simulatorze, bo tak to bym zapisał, wczytał grę na nowo i tyle. A w Train Simulatorze niestety jest to niemożliwe. Będzie ograniczenie do 220. Na 12 km. No, 220. O której ja powinienem być w ogóle w tej chwili? 15:10. No tutaj też będzie. Chociaż się dowiemy, czy punktualnie przyjadę. Co jednak nie 220, tylko 250. A było, że 200. A, bo teraz chyba jakieś, bo nie wiem, przyspieszenia weszło, że niby szybciej można było jechać. Nie wiem, dziwne. Nie da, nie da, naprawdę, dojeżdżam do tej fundy i koniec. Nie da się, no, kurczę, no są takie tragiczne dźwięki, że się nie da. Jeszcze jakieś kurczę dziwne rzeczy tu się dzieją, że niby szybciej możemy jechać, niby nie. O co to chodzi, to nie wiadomo. Niby 290 możemy nawet. Za 5 km 220, ojej. Dobra, to sam sobie powinienem zacząć hamować, nie? Ile co pamiętam. No słabo. Sam sobie po tej ścieżce hamujesz. Nie ma sensu, abym tutaj pomagał, nie?
No będzie ograniczenie do 100, ale tego na PZB i tak byśmy nie musieli potwierdzać. A poza tym jedziemy na LZB, więc... Tam system wie najlepiej. Chociaż z tego co semafor mówił, to my już tutaj powinniśmy 100 na godzinę jechać, nie? Takie moje skromne zdanie z tego co widziałem. Dobra, załączmy hamulec. Dajmy drugą pozycję. Już dojeżdżamy do stacji. LZB nam oczywiście cały czas towarzyszy. Trzeci stopień hamowania. Dobra, wolnijmy trochę ten hamulec. Żeby wiadomo, całym składem się zmieścić w peronie, nie? W razie to jeszcze jesteś daleko od tego, żeby się zmieścić. Tego co widzę. Myślałem, że to tak no, trochę krótszy jest ten skład, on jest dość bardzo długi. Tak na EZ, nie? Już podciągamy, mamy czas. I po malutku w perony wtłoczymy, że tak powiem. A dźwięki dalej przebywa. O Zifa, no. Dobra, delikatny hamulec i można stawać. Te wszystkie wagony sobie poddałem sam. 1B pozycja. Dojedziemy do krawędzi peronu. 1A. Palniamy, żeby delikatnie zahamować. I odblokowujemy lewe drzwi. Pięknie. No i niestety w taki sposób musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. Myśmy normalnie tu czekali do 15.10 i 30 sekund, czy jeszcze 6 minut. No musimy teraz kończyć ze względu na problemy z dźwiękiem, więc no, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.